Witam Państwa w komentarzu walutowym Bossa FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w domu maklerskim BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 8 listopada, 17.13. No i z tego miejsca chciałbym zaprosić Państwa do omówienia sytuacji na rynku walutowym, ale nie tylko, ponieważ mamy, jak Państwo widzą, mamy takie tutaj cztery instrumenty dostępne na platformie Bossa FX, a jedna z tych instrumentów no, nie należy, powiedzmy, stricte do rynku Forex. Ale klasycznie rozpoczynamy od rynku euro-dolara. No i to, co możemy tutaj zaobserwować, to to, że euro-dolar, to o czym Państwu mówiłem wcześniej, że nawet na obszarze tej linii trendu to jest jakaś próba formy jakiegoś odbicia, ale docelowo ten szeroki układ wskazuje raczej na spadki. Do kolejki 1.0825. Dolar miał trochę słabszy początek tygodnia z uwagi na wyniki wyborów midterm, tak zwanych w Stanach Zjednoczonych, wybory do tamtejszego kongresu. Traktowany jako taki klasyczny test poparcia dla dwuletniej polityki prezydenta Lega, Donalda Trumpa. No, ten wypadł, można powiedzieć, dość spodziewanie, tak? Bo Republikanie utracili większość w Izbie Reprezentantów. Jakby utwierdzono większość w Senacie, co powoduje, że generalnie te zapowiedzi dalszych reform Donalda Trumpa mogą być troszeczkę traktowane mniej pewnie, tak, że ta polityka dość radykalna i dość nawet kontrowersyjna w Stanach Zjednoczonych może napotkać większe problemy. Także widać, że jakieś podbicie niepewności wokół dolara. Ale to krótkoterminowo, tak? Długoterminowo oczywiście nie pamiętajmy, że te problemy strefy euro, czy też z Brexitem, czy też z Włochami, one mają jakby problem strukturalny, tak? Bo w przypadku Stanów możemy mieć jakiś problem, ale w przypadku Europy te problemy są rzeczywiste. Dalszy spadek awersji do ryzyka. No weszliśmy w tą strefę 12 do 17,4 punkta, czyli można powiedzieć taką strefę trochę spokoju. Widać, że ten ruch na S&P 500 został dość fajnie wyjęty, czyli praktycznie z okolic 2600 do 2800 na S&P 500 na kontraktach, także widać, że rynek rozegrał to, o czym większość ludzi mówiła, o dziwo, czyli fakt, iż jest to jedynie korekta w trendzie wzrostowym, trendzie byka. Mieliśmy już takie ruchy w historii. Jakby w tym przypadku wydaje się, że jest więcej jakichś sygnałów mówiących, że to może nie być tylko korekta, ale początek czegoś większego. Na razie tak nie jest, tak? Na razie żaden się trochę uspokoił. Odbijałem rynki emerging market, w konsekwencji ten wskaźnik oparty na Eurostox 50. Na podstawie zmienności, oczekiwanej zmienności na opcjach również nas spada, czyli w konsekwencji spada ryzyko. Złoty mocniejszy, zbliżamy się w kierunku, to jest ciekawy układ, ponieważ jak Państwo widzą, byliśmy już przy górnej bandzie tej szerokiej konsolidacji, teraz kierujemy się w tą dolną strefę, czyli 4,25 do okolic 4,2660. Potencjalnie wydaje mi się, że raczej ta strefa powinna wytrzymać. Mieliśmy Radę Polityki Pieniężnej, znaczy jakby umocnienie złotego wypadało w tym przypadku w dużej mierze z uwagi na ten spadek wersji ryzyka, jeszcze lokalnie spadek wycen dolara, co zwyczaj wspiera właśnie na przykład złotego, czy też inne waluty emerging markets. Ciekawa Rada Polityki Pieniężnej, już bo widać, że coś się tak kolokwialnie mówi święci, ponieważ zamiast o 12.30 poznaliśmy decyzję RPP dopiero o godzinie 14.00, no i w konsekwencji również widać, że te projekcje troszkę NBP, może nie dyskusyjnie, jakby skłaniające do jakiejś głębszej refleksji, ponieważ mamy informację o podbiciu inflacji w 2019 roku, przy jednoczesnym spadku dynamiki wzrostu. Rada, powiedzmy, no było trochę dyskusji na ten temat, co Rada w tym układzie powinna zrobić. Oczywiście tutaj bazowy scenariusz zakłada, że stopy niezmienione w dalszym ciągu, także, aczkolwiek no będzie jakieś pole na pewno do działań i do jakichś mocniejszych dyskusji w kolejnych kwartałach. Ostatnia para euro AUD, w dużej mierze technicznie, którą pokazuje, że te linie trendu wzrostowego to zostały naruszone. Zbliżamy się w kierunku wsparcia 1.56, ewentualnego przebicie potencjalne powinna sprawdzić do okolicy 1.53, no i tutaj będzie taki duży test, tak, bo jeżeli te okolice padną, to potencjalnie ruch w kierunku 1.45-45. Euro słabsze, euro można powiedzieć, że jakby bez większej zmiany, ale AUD mocniejsze, po danych z Chin, przedane z Chin dotyczące handlu, zarówno w dynamiki eksportu, jak i importu, w konsekwencji gramy mocniejsze AUD. Ciekawy układ na pewno techniczny, ponieważ jak Państwo widzą, nawet w szerszym układzie, to jest weekly, akurat widzę, że to jest dość mocna strefa oporu, to 1.63. Także jakiś potencjalny pullback, już parę razy było testowane, potencjalny pullback jak najbardziej możliwy. Dziękuję za uwagę.